Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Układy wysokiego ciśnienia zarysują się dziś na zachodzie i nad Rosją, nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, niżej z frontami. Jeśli chodzi o pogodę w całej Europie, będzie sporo słońca. Jedynie w środkowej części pojawi się więcej chmur, z których niewykluczone, że przelotnie popada i lokalnie zagrzmi. Najchłodniej będzie w Wiedniu 15 stopni, a najcieplej w Marsylii i Madrycie. Tam po 26 kresek. A przed nami dość ciepły, ale niestety deszczowy dzień. Nad obszarem całego kraju przewidywane opady deszczu. Miejscami będą one intensywne. Mieszkańcy południowego wschodu z deszczem mogą spodziewać się również burz. W ciągu dnia będzie się jednak lokalnie przejaśniać i tego słońca najwięcej będzie w północnej części kraju. Tam zobaczymy również najwyższą temperaturę 21 stopni, nieco chłodniej na południu i w okolicach Szczecina, gdzie termometry wskażą maksymalnie 15-16 kresek. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków, podczas burz przybierze on jednak na sile. Ciśnienie powędruje w górę i wyniesie 1007 hektopaskali. I już teraz czas na przegląd regionów. Zapraszam!